Za moment przywitamy obydwa zespoły i rozpocznie się to spotkanie, które jest tej wiosny pierwszym pojedynkiem naszych piłkarzy w Ropczycach w czwartej lidze podkarpackiej. Zespół gości na zielono, nasza drużyna na niebiesko, stroje różowo-czarne. To ci, którzy dziś będą rozstrzygać spotkanie w Ropczycach, czyli arbitrzy. Przywitajmy obydwa zespoły. Brawa! A u nas za moment pojedynek Błękitnych i drużyny Bieszczad Arłamowa. Ciepielski 10, Mateusz Piniek 11, Kukla Michał 13, Szymon Tubowar 17, Bartosz Zarłak 20, Adrian Halwa 21 i Kamil Świętej. Minuta spotkania. Zespół gości obejmuje prowadzenie. 0-1 prowadzi drużyna Bieszczad Arłamowa u Szczypki Dolne. Druga bramka dla zespołu występującego w biało-zielonych strojach. W takich strojach drużyna Bieszczad Arłamowa Ustrzyki Dolne. Yeah.
pierdolę, kurwa macie. Piłka! Piłka była! Kurwa! Jest bramka dla naszego zespołu z rzutu karnego, bramka kontaktowa. Idzie! Hej, co? Kartki nie masz teraz? Żółty kartonik, tym razem dla piłkarza Wójtki Korobczyca. W konsekwencji kartka czerwona. Jeśli dobrze widziałem, 2 minuty doliczy do regulaminowego czasu gry arbiter spotkania Konrad Tomczyk. OZPN Jarosław. Siadaj! Elinie! Czas, czas! Dawaj, pięć, dwa, jedź, dwoje! Chodź, kurwa! Czas, czas! Wyjdź, wyjdź! Siadaj! Dobiega końca dzisiejsze spotkanie. Ja zapraszam Państwa na kolejne boje naszego zespołu. Sędzia, czas! Zespół gości, drużyna Pieszczad Arłamów Ustrzyki Dolne wygrywa w Błękitnymi Grobczycach 1-2.